Cześć, z tej strony Michał i po dłuższej przerwie powracam do Was z kolejną porcją gadżetów. Tym razem przygotowałem dla Was 17 gadżetów, które z powodzeniem możecie zabrać pod namiot lub gdy wyjeżdżacie z przyczepą kempingową. Linki do wszystkich przedmiotów znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczynajmy! Pierwszy gadżet w dzisiejszym zestawieniu to przenośny ekspres do kawy. Jeżeli jesteście kawoszami, to ten gadżet jest wprost dla Was stworzony. Możemy w nim używać kawy mielonej, jak również kapsułek. Po wsypaniu kawy i wlaniu wody wystarczy tylko jedno kliknięcie i po chwili możemy się cieszyć już naszym ulubionym napojem. Na jednym ładowaniu możemy przyrządzić do 50 filiżanek kawy. A gdy się już rozładuje, to możemy go naładować poprzez port USB za pośrednictwem tradycyjnej ładowarki od telefonu komórkowego. Pod numerem drugim kryje się przenośny grill. Jest on wyposażony w składane nóżki, co zapewnia jego łatwy transport i przechowywanie. Dzięki temu grillowi można cieszyć się smakiem grillowanych potraw praktycznie wszędzie. Wystarczy pod nim tylko rozpalić np. małe ognisko lub użyć tradycyjnego węgla drzewnego. Grill został wykonany ze stali nierdzewnej, więc jest odporny na rdzę i łatwo się go czyści. Numer 3 w dzisiejszym zestawieniu to lodówka kompresorowa. Różni się ona od klasycznych chłodziarek samochodowych tym, że posiada wbudowany kompresor, czyli taki, jak jest w klasycznej lodówce. Dzięki czemu potrafi ona chłodzić nawet do minus 20 stopni Celsjusza, niezależnie od temperatury nadwozia. Sam mam taką lodówkę i świetnie się ona sprawdziła podczas naszego ostatniego wyjazdu, gdzie temperatura na zewnątrz wynosiła ponad 30 stopni. Lodówka zasilana może być zarówno z gniazdka sieciowego, jak również z gniazda zapalniczki samochodowej. Elektryczny przenośny prysznic to świetny gadżet, który zapewni Wam niezależność i komfort podczas podróży. Wbudowany akumulator o pojemności 4800 mAh pozwala mu na pracę nawet przez 90 minut, a dzięki wyświetlaczowi LCD możemy na bieżąco monitorować temperaturę wody. Kompaktowa i praktyczna konstrukcja umożliwia wygodne przenoszenie prysznica w plecaku czy bagażu, co czyni go niezbędnym gadżetem dla osób ceniących swobodę i higienę podczas podróży. Pod numerem 5 znajdziecie składany turystyczny stojak na wino. Jego lekka i kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwe zapakowanie go do plecaka czy torby, co czyni go idealnym towarzyszem podczas kempingu. Dzięki niemu zorganizowanie romantycznej kolacji na łonie natury jeszcze nigdy nie było tak proste. Numer 6 to zestaw trzech składanych silikonowych misek. Dzięki ich elastycznemu materiałowi możemy łatwo je złożyć do płaskiej formy, oszczędzając miejsce w plecaku. Miski są lekkie, trwałe i łatwe do czyszczenia, co sprawia, że są praktyczne, zarówno gdy podróżujecie z namiotem, jak i z przyczepą czy kamperem. Wszystkie miski wyposażone są dodatkowo w szczelną pokrywę. Kolejny gadżet przyda się nie tylko podczas kempingu, ale świetnie sprawdzi się również na działce. Mianowicie jest to hamak. Wykonany jest on z nylonu, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały, a przy tym lekki i nie zajmuje dużo miejsca. Producent deklaruje udźwig prawie 260 kg, a jego waga to zaledwie 600 g. W zestawie znajdziemy pasy do zawieszenia o długości 250 cm oraz karabinczyki. Do wyboru mamy aż 18 różnych wariantów kolorystycznych. Jego średnia cena na Ali to aż 4,9, a ilość zakupionych sztuk przekroczyła już 1000. Numer 8 to przenośny bezprzewodowy wentylator z wbudowaną lampą LED. Posiada on wbudowany akumulator o pojemności 10 000 mAh i w zależności od tego, który bieg wybierzemy, może on pracować od 8 do nawet 27 godzin. Posiada on również wbudowany wyłącznik czasowy, który możemy ustawić na 1, 3 lub 5 godzin. Świetny gadżet, który przyda się przede wszystkim pod namiotem lub w przyczepie kempingowej. Kolejny gadżet to powerbank z wbudowanym panelem słonecznym. Dzięki czemu wystarczy go wystawić na słońce, a sam się doładuje. Oczywiście możemy go również naładować tradycyjną ładowarką z końcówką USB typu B lub C. Powerbank wyposażony jest w 4 wyjścia USB i obsługuje szybkie ładowanie. Producent podaje pojemność rzędu 99 000 mAh, ale według mnie 10 000 to jest jego maksimum. Multitool to narzędzie wielofunkcyjne, które łączy w sobie wiele różnych narzędzi w jednym. Zazwyczaj posiada on wbudowany nożyk, scyzoryk, pilnik, kleszcze czy śrubokręt. Jest to praktyczne i funkcjonalne urządzenie, które pomaga zaoszczędzić miejsce i zapewnia dostęp do niezbędnych narzędzi w wielu awaryjnych sytuacjach. Jest to jedno z podstawowych narzędzi, które każdy powinien mieć podczas kempingu.
pod numerem 11 znajdziecie składany pojemnik na wodę. Polecam go przede wszystkim podczas wyjazdów pod namiot, gdzie nie mamy dostępu do bieżącej wody. Posiada on ucho, dzięki któremu możemy go łatwo przenosić, czy na przykład zawiesić na drzewie. A na jego spodzie znajdziemy specjalny kran. Po złożeniu zajmuje praktycznie tyle miejsca, co zwyczajna reklamówka. Do wyboru mamy pojemniki o pojemności 5 oraz 10 litrów. Numer 12 to mini palnik nakręcany na butlę gazową. Jego kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwe przenoszenie go i używanie podczas podróży. Ten funkcjonalny mini palnik to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnej kuchenki, która z powodzeniem zastąpi tradycyjny kuchenny piecyk na odkrytym terenie. Do wyboru mamy kilka rodzajów palników. Kolejny gadżet w tym zestawieniu może nie jest typowo kempingowy, bardziej plażowy, lecz jestem pewien, że również Wam się przyda. Jest to uniwersalny uchwyt zakładany na parasol, dzięki któremu zyskujemy cztery haczyki, na których możemy na przykład zawiesić torebkę czy czapkę. Uchwyt posiada śrubę blokującą, dzięki któremu możemy go dopasować do różnych średnic parasola. Numer 14 to przenośny filtr do wody. Jest to urządzenie zaprojektowane w celu oczyszczania wody z różnych źródeł, tak by była ona bezpieczna do spożycia. Filtra możemy używać w różnych miejscach, np. podczas wędrówek, biwakowania czy na terenach, gdzie woda z kranu lub ze źródła nie jest odpowiednia do picia. Według producenta usuwa on 99,9% bakterii. Jego średnia cena na Ali to 5. Pod numerem 15 przygotowałem dla Was wiszące lampki kempingowe. Świetnie sprawdzą się one w namiocie czy na tarasie. Każda lampka posiada uchwyt do zawieszenia i zasilana jest trzema bateriami AAA. Czas świecenia na jednym komplecie wynosi od 10 do 15 godzin. Do wyboru mamy lampki w czterech różnych kolorach. Numer 16 to pompowany materac. Po złożeniu zajmuje on naprawdę mało miejsca w bagażu, a jego waga to tylko około 600 gramów. Dzięki wbudowanej ręcznej pompce jest on gotowy do użycia po około 30 sekundach. Materac został wykonany z nylonu, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały. Jego średnia cena na Ali to aż 4,8, a ilość zamówień przekroczyła już 3000 sztuk. Ostatni gadżet w dzisiejszym zestawieniu to latarka solarna. Jest ona niezastąpiona podczas aktywności na świeżym powietrzu. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi o pojemności 1200 mAh i zasilaniu solarnemu praktycznie nigdy nie zabraknie jej energii, nawet podczas najdłuższych wypraw. Dodatkowo wodoszczelność tej latarki sprawia, że świetnie sprawdza się także jako niezawodne światło awaryjne w sytuacjach kryzysowych czy nagłych wypadkach. Tak więc był to już ostatni z 17 gadżetów, który przygotowałem dla Was w tym odcinku. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Do usłyszenia już niebawem.